Jesteśmy w Bieszczadach. Dzika przyroda, malownicze krajobrazy, duch dawnych wsi i ludzi góry, historia, w którą wplatają się pradawne przesądy i wiara w nieziemskie stworzenia. Na początek pasma najpiękniejszych połonin. Wetlińska z widokiem na najwyższe szczyty Bieszczadów, polską Tarnicę i ukraiński Pikuj. A kiedy już tam będziemy, to nie pominiemy chatki Puchatka, nowego schronu turystycznego Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Powędrujemy na Połoninę Caryńską, żółtym szlakiem z Bereżek, wśród bujnej roślinności i szemrzącego potoku. Odwiedzimy dawny bar Pulpit, dzisiejszy Kremenaros w Ustrzykach Górnych. Wspomnimy bieszczadzkich smolarzy i zanikający już wypał węgla w Bieszczadach. Cmentarze i cerkwiska jako jedne z nielicznych, ocalałych miejsc pamięci po dawnych wsiach i ich mieszkańcach. Kuchnia bojkowska, prosta, skromna i smaczna. A to olbrzymie ryby? Pływają sobie w Zalewie Solińskim i zdecydowanie wzrok przyciągają, sięgając szczytów. Zapraszam. W Bieszczadach, konkretnie z pola namiotowego w miejscowości Bereżki. Jechaliśmy tutaj ponad 7 godzin, a połowa tej jazdy upłynęła nam w ulewnym deszczu. Przyjechaliśmy tutaj, lało, noc była ulewna, poranek ulewny, uspokoiło się dopiero po godzinie 12, ale prognozy były bardzo niepewne, szlaki bardzo śliskie, a my doskonale znamy to bieszczadzkie błoto, więc nasze plany musieliśmy mocno zweryfikować. Na szlak wchodzimy jutro. A kiedy leje, to dzieci się nudzą. No może niekoniecznie nudzą. Ja wzięłam ze sobą szydełko i włóczkę. Nie, dzieci nie. Ja po prostu bardzo lubię szydełkować, a z tym się wiąże mnie bardzo duży sentyment. W każdym razie, dzięki temu ochłodzeniu, ten miś zyskał czapeczkę, zyskał spodenki. W trakcie przygotowania jest też kurteczka, ponieważ jutro wychodzimy na szlak, a wybieramy się zresztą do bardzo misiowego miejsca. Pogoda czy niepogoda, bliskość pięknych krajobrazów sprzyja tworzeniu. Cisza i spokój powoduje chwilowe oderwanie się od codzienności. Nie liczy się czas, zasięgu brak, a myśli krążą wokół spraw, zdawałoby się nieistotnych, jak źdźbło trawy, ale wielkich w znaczeniu mentalnym. To zatrzymanie się w pogoni codzienności, złapanie oddechu, a w Bieszczadach czas wyznacza pozycja słońca. Reszta jest niezmienna i trwała, czeka na odkrycie. Połonina Wetlińska i schron turystyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego Chatka Puchatka na wysokości 1228 metrów nad poziomem morza. Szlak czerwony z brzegów górnych, dystans 2,5 km, 481 metrów przewyższenia. Szlak bardzo krótki, ale praktycznie na całej długości pnie się w górę. Bez dużych plecaków to bardzo przyjemna jednogodzinna wędrówka. Nasz pierwotny plan zakładał marsz z całym biwakowym dobrostanem na plecach. I choć pot nie ściekał z twarzy, oddech był miarowy, a nogi nie protestowały, to cały czas w głowie tliły się smutek i rozczarowanie, bo pogoda w wędrownych planach mocno nam namieszała. Zato czasu i sił znalazło się więcej na zwiedzanie i filmowanie.
Wędrując na Połoninę Wetlińską, trzeba się liczyć z obecnością wielu innych turystów, którzy chcą czerpać spokój i natchnienie, spoglądając na malownicze pejzaże i przychodzą odpocząć w cieniu turystycznego schronu oddanego do użytku we wrześniu 2022 roku. Chatka Puchatka. Nie mówię do Was sprzed budynku z prostej przyczyny. Po prostu dzisiaj tam tak wieje, że głowę chcę urwać. Po prostu bieszczadzkie anioły zbyt mocno trzepoczą dzisiaj swoimi skrzydłami. Ale troszkę o samej chatce Puchatka, czy właściwie dzisiejszym schronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego opowiem. Chatka Puchatka, właściwie nieistniejąca już schronisko, powstała w latach 50. i początkowo służyła jako punkt obserwacyjny wojsk ochrony pogranicza. W latach 50. przejęło budynek rzeszowskie PTTK. Od 1967 funkcjonowało jako całoroczne schronisko. Pierwszym dzierżawcą był znany bardzo tutaj w Bieszczadach Ludwik Pińczuk, zwany również Ludkiem albo kowbojem Połoniny Wetlińskiej. Dzisiaj dawną chatkę Puchatka można wspominać na archiwalnych zdjęciach i nadal można też zajrzeć do jej wnętrza, co prawda wirtualnie. W 2020 roku powstała wersja 3D tego obiektu. Wirtualny spacer jest dostępny na stronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. A było to schronisko określane jako kultowe dla tak zwanych prawdziwych turystów. Warunki były spartańskie, ale tworzyły niepowtarzalny klimat. Bez dostępu do wody i prądu, za to przy blasku świec i brzdąkaniu na gitarze. Turyści mogli nocować w dwóch niewielkich salach na poddaszu. Czas płynął, zmieniła się sytuacja prawna miejsca. W lipcu 2015 roku sąd przyznał grunt i chatkę parkowi. Narodził się pomysł zmodernizowania budynku. Ostatecznie chatka została zburzona, a w jej miejsce powstał nowy budynek. Niestety już bez opcji noclegowych, ale można tutaj kupić kawę lub herbatę i skorzystać z toalety. Połonina Wetlińska to bardzo popularne miejsce, zatem niech Was nie zdziwi tłok wewnątrz. Gdy brak wolnych miejsc w środku, można przycupnąć na jednej z ław i rozkoszować się wspaniałymi widokami, a jest to z pewnością lepsza opcja. Połonina Wetlińska swą nazwę zawdzięcza leżącej u jej stóp wsi Wetlina. Na jej wysokogórskich łąkach dawniej wypasano bydło i owce. Terenami gospodarzyli Bojkowie, górale pochodzenia rusińskiego i wołoskiego. W jej krajobraz wpisują się wiejskie chatki i góralskie szałasy. Widoki zachwycają. Roztacza się niesamowity pejzaż. Cień obłoków wędrujący po zieleni lasów, olbrzymich łąkach falujących smaganą wiatrem trawą i dal jakby bez końca. Thank you.
Połonina jest piękna o każdej porze roku. Natomiast zimą zachodzi tutaj zjawisko inwersji. Jeśli dopisze szczęście, dojrzeć można szczyty Tatr. Wieczorem wiatr ponownie porządkuje sytuację na niebie. Ołowiane chmury nabierają prędkości i w tempie galopu odsłaniają niebo. Słońce już się schowało, ale ma wiele godzin na to, aby jutro ponownie wrócić na widnokrąg. Chleb z patelni na podwieczorek albo jako prowiant do plecaka, bo szykujemy się na kolejną wędrówkę następnego dnia. Połonina Caryńska, na wysokości 1297 metrów nad poziomem morza, z pola namiotowego w Bereszkach. To niecałe 6 km marszu z 640 metrami przewyższenia. Dwa lata temu połoninę zdobywaliśmy z dużymi plecakami szlakiem z brzegów górnych. I jak pamiętam, było to wtedy najbardziej męczące podejście z całego naszego kilkudniowego trekkingu. Tym razem ruszyliśmy na lekko, szlakiem zielonym, przez soczystą, bujną zieloność. Przez długi odcinek towarzyszył nam potok. Bystry, jak to potok górski i tak też nazwany. Stanowi lewy dopływ Wołosatego i wypływa ze źródła na wysokości 1107 metrów po północnej stronie wschodniego końca Połoniny Caryńskiej. Wzdłuż jego dolnego biegu prowadzi nasz szlak, który nie raz i nie dwa wymaga przejścia na drugą stronę brzegu. Ułatwiają to drewniane mostki, ale zdarzają się też miejsca płytsze, które wymagają kontaktu wody z butami. Chybotliwe.
Wędrówka tym szlakiem nie jest w żadnym razie nużąca i męcząca. Stromych podejść jeszcze brak, a wokół tyle powodów do zerkania na boki, ale należało też uważnie stąpać. Na szlaku po kilkudniowych ulewach w wielu miejscach zalegała gruba warstwa błota i niewiele trzeba było, aby wpaść w niekontrolowany poślizg. W górach izerskich zachwycałam się ostatnio Naparstnicą Pospolitą. Tutaj zauroczyłam się widokiem wierzbówki kiprzycy, która również kwitnie na fioletowo i jest rośliną miododajną, o dużej miodowej wydajności. Ale chyba największe zadowolenie wzbudziły inne dary lasu, nasze pierwsze w tym roku grzyby. Po pokonaniu niecałych 3 km trasy i około 200 metrów w górę docieramy do koliby studenckiej Politechniki Warszawskiej. Schronisko powstało w 2010 roku. Oferuje 30 łóżek w pokojach dwu- i sześcioosobowych. Są łazienki, jest duża sala biesiadna z kominkiem, miejsce na ognisko, no i oczywiście na rozbicie namiotu. A z polany roztacza się piękny widok na koronę Bieszczadów. W takich okolicznościach posiłek smakuje niewiarygodnie dobrze. Czas ruszać w drogę, bo przed nami druga połowa trasy i prawie 450 metrów przewyższenia, a to oznacza, że teraz będzie już zdecydowanie bardziej pod górę. Wzdłuż szlaku zielonego, którym wędrujemy, przebiega ścieżka dydaktyczna, prezentująca najciekawsze walory przyrodnicze okolic. Bujna roślinność sprawia, że momentami przypomina tropikalną dżunglę i znów tempo mamy powolne, bo postój co rusz na degustację jagód. Połonina Caryńska. Swoją nazwę zawdzięcza nieistniejącej już dawnej bojkowskiej wiosce Caryńskie. Z grzbietu Połoniny roztacza się piękna panorama na większość bieszczadzkich szczytów. I tutaj, podobnie jak na Wytlińskiej, zimą występuje zjawisko inwersji temperatury, dzięki czemu dojrzeć można Tatry.
Pogoda umożliwiła nam objęcie pejzażu wzrokiem na ledwie parę chwil. Wkrótce bowiem wiatr przesłonił widok mleczną, gęstą zasłoną. Doliną Ceryńską wiąże się niejako bardzo wyjątkowe miejsce w Ustrzykach Górnych, schronisko i restauracja jednocześnie, Kremy Naros. O tym miejscu śpiewał w swojej piosence Andrzej Garczarek, w piosence U Tereski Zajęczycy Połonińskiej Carycy. Kremy Naros. Nazwa pochodzi od nazwy jednego ze szczytów w paśmie Bieszczadów Zachodnich. Historia tego miejsca sięga lat 70., kiedy to nazywane było barem Pulpit. Dzisiaj również funkcjonuje tutaj bar serwujący naprawdę smaczne jedzenie. Schronisko jest doskonałą bazą wypadową w najwyższe górskie partie, a po całodziennej wędrówce oferuje wypoczynek w pokojach lub na polu namiotowym. Zatrzymaliśmy się tutaj 2 lata temu i bardzo miło wspominamy to miejsce. Wewnątrz bardzo klimatycznie, a poza daniami z karty można tutaj kupić naturalne przetwory i wyroby rękodzielnicze. A wracając do piosenki Garczarka U Tereski Zajęczycy, jej tytuł nawiązuje do autentycznej postaci. Teresy, która podobno posiadała bardzo silną osobowość i doskonale sobie radziła z bywalcami ówczesnego baru. Więcej na temat Teresy Zając, która prowadziła to miejsce, dawniej nazywane barem Pulpit, pisze w swojej książce Adrian Markowski. Powrót do Bereszek. Również tutaj wzrok przyciągają fioletowe barwy w trawie. Chabry, miododajne i lecznicze rośliny, symbol nieba, skromności i sielskości, bo przywołują obraz łąk uprawnych. Przygotowania do obiadu kolacji, a serwowana będzie kasza z mięsno-owocowym gulaszem. W jednym z odcinków Leśnej Kuchni przygotowywałam to pyszne danie, ale w warunkach zimowych. Składniki podobne: suszona wieprzowina, cebula, suszone grzyby, jabłka i banany. Przepis jest sprawdzony, a potrawa bardzo sycąca i smaczna. Gotowanie na biwaku to dla mnie celebracja, nie do powtórzenia w warunkach domowych. Być może dlatego, że w terenie zmysły się wyostrzają, potrawy pachną intensywniej i apetyt rośnie, a może to zasługa tej zwyczajnie niezwyczajnej niecodzienności. Następny dzień przeznaczyliśmy na zwiedzanie. Tarnawa Niżna, leżąca nieopodal granicy z Ukrainą i jeden z reliktów PRL-u, pozostałości rolniczego kombinatu Iglopol. Funkcjonowała tu ogromna ferma hodowlana. W oborach trzymano około 900 sztuk bydła oraz ponad 1200 owiec. Obecnie część budynków służy jako stajnie stanicy konia huculskiego. Dzisiaj Tarnawa Niżna i Muczna to jedyne zamieszkane wsie w Dolinie Sanu. Przed wojną było ich więcej i zamieszkiwali je głównie Bojkowie. Wsie, których wygląd i charakter uległ zupełnemu przekształceniu.
wpłynęły na to działania wojenne i wysiedleńcza akcja Wisła. Jedną z takich miejscowości jest wieś Muczne. Osada powstała bardzo dawno, w XVI wieku. Przed II wojną światową istniało tutaj 8 zabudowań. W wyniku działań wojennych zostały one zrównane z ziemią. Jeśli chodzi o tę miejscowość i ciekawostkę z nią związaną, to jest ona taka, że w drugiej połowie XIX wieku wytwarzano tutaj potaż. Był uzyskiwany z wypalania drewna i węgla drzewnego i służył jako surowiec do produkcji szkła, ceramiki, a także mydła oraz jako nawóz. Potaż wytwarzano z popiołu powstałego przy produkcji węgla drzewnego. Retorty, w których nadal jeszcze wypala się węgiel drzewny, to jeden z symboli Bieszczadów. Przy dymiących retortach pracują wypalacze, zwani też smolarzami lub bieszczadzkimi diabłami. Zawód ten jednak wymiera, tak jak powoli gasną kolejne retorty. Aby pamięć o nich nie odeszła w zapomnienie, powstają miejsca takie jak to. Plenerowe Muzeum Wypału Węgla Drzewnego przy drodze między Stuposianami a Mucznem. Osmolone twarze przypominające twarze górników. Praca smolarza też jest bardzo ciężka, bardzo szkodliwa dla zdrowia i niebezpieczna. Zdarzały się tragiczne wypadki, gdy węglarz wpadał do pieca lub rozżarzonego mielerza. To fragment tradycyjnego mielerza, w którym następowało powolne i uciążliwe dla smolarzy zwęglanie drewna. Wreszcie zastosowano nową metodę wypalania. Zaprojektowano retorty, stalowe piece do wypału. Było to rozwiązanie znacznie wygodniejsze i sam proces wypalania się skrócił. Temperatura wewnątrz wynosiła nawet 800 stopni Celsjusza. Patronem smolarzy jest święty Trybald z Prowinc, przedstawiany jako pustelnik, czasami rycerz. Jego atrybutem jest księga i krzyż. Ustrzyki Górne. Wieś powstała już w XVI wieku, aż nastała II wojna światowa i olbrzymie zniszczenia. Po wojnie akcja wysiedleńcza, po której wieś opustoszała. W latach 50. istniała tutaj tylko placówka Wojsk Ochrony Pogranicza. W kolejnych dziesięcioleciach wznoszono kolejne budynki, m.in. wspomniany wcześniej bar pulpit. Dzisiaj Ustrzyki Górne to popularna baza noclegowa i baza wypadowa na górskie wędrówki. Brzegi Górne. Dawniej berechy górne ciągnęły się na przestrzeni 4 km. Na początku XX wieku wieś liczyła ponad 500 mieszkańców, głównie narodowości rusińskiej. Po wojnie wysiedlono mieszkańców 128 gospodarstw, a cała zabudowa została zniszczona. Dzisiaj znajduje się tutaj tylko jeden budynek, a miejscowość przypomina jeden wielki parking. Ale nieco wyżej, przy szlaku prowadzącym na Połoninę Caryńską, pozostał ślad po dawnych mieszkańcach. Niewielki cmentarz i miejsce po spalonej cerkwi. Uwagę przykuwają nagrobki ozdobione geometrycznymi ornamentami. Są autorstwa Chrycia Buchwaka, miejscowego kamieniarza, który zmarł w 1939 roku i tutaj spoczął. Swój nagrobek wykonał osobiście. Znajduje się na nim wiele inskrypcji i 3 symbole religijne – krąg, krzyż i kielich. Spoczęła tutaj również jego żona, Paraska Buchwak. Jeszcze na początku lat 60. stało tu około 100 nagrobków. W czasie budowy drogi nagrobki przerabiano na tłuczeń. Cmentarz cerkiewny Wołosatem. To właściwie jedyne pozostałości po dawnej wsi, a nie była ona mała. Przed wojną liczyła prawie 1200 wiernych i około 180 budynków. W
1946 roku mieszkańców wysiedlono, opuszczoną wieś spaloną, włącznie z cerkwią, po której pozostała jedynie podmurówka. W jej miejscu stoi dzisiaj mała kapliczka. Również cmentarz został bardzo zdewastowany. Jeden z krzyży wygiął się podobno właśnie wskutek pożaru. Ocalałe nagrobki odnowiono siłami społecznymi w 1991 roku. Najokazalszy z nich należy do mającej zaledwie roczek córki proboszcza z Ustrzyk Górnych Michaiła Stroickiego. Ponadto znajduje się tutaj 6 innych betonowych i kamiennych nagrobków bez inskrypcji. To między innymi Wołostatem i Berechach Górnych podczas pogrzebów ciało zmarłego przewożono na cmentarz na saniach zaprzężonych w woły. Tę tradycję kultywowali niezależnie od pory roku. Dawne obrzędy zachowały się w historycznych zapiskach, dokumentach. Przetrwały też niektóre tradycje kulinarne. Jeżeli mówimy o tradycyjnej kuchni bieszczadzkiej, no to jednocześnie musimy mówić o tradycyjnej dawnej kuchni bojkowskiej, bojków, którzy niegdyś zamieszkiwali te tereny. A jeżeli oni bardzo ubogo, bieda piszczała również w kuchni, mięso na ich stołach pojawiało się od święta, również chleb nie był codziennym rarytasem, w jego miejsce smażyli czy też wypiekali proziaki, czyli placuszki z mąki, wody i sody oczyszczonej. Proziaki w Bieszczadach pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku wraz z sodą oczyszczoną, nazywaną wówczas proza. Do dzisiaj proziaki stanowią jeden z bieszczadzkich przysmaków. Mój przepis jest nieco bogatszy, wersja z dodatkiem kefiru i jajka. Bojkowie trudnili się hodowlą bydła i uprawiali rośliny głównie zbożowe i okopowe, toteż ich jadłospis zawierał w dużej mierze potrawy pozyskiwane z ziaren zbóż przerabianych na kaszę i mąkę. Na biału spożywali niewiele ze względu na bardzo ścisłe posty. Co zatem jedli? Zamiszkę z mąki, placki owsiane, kisełycie, czyli potrawę z mąki owsianej na wodzie z kwasem i czosnkiem, wariankę, czyli kwas z kapusty kiszonej z burakami i mąką, barszcz żytni czy ziemniaki z kapustą. Odświętną potrawą były pierogi z tak zwaną maczanką. Bojkowie spożywali też dużo czosnku ze względu na właściwości lecznicze i moc ochrony przed złymi siłami. Ale nieuchronnie i stale nadchodził przednówek. Kiedy skończyły się zapasy i nie było jeszcze nowych zbiorów, przymierali głodem. Żywili się wtedy grzybami i rybami. O bojkowskich zwyczajach bardzo ciekawie pisze Adrian Markowski w książce Bieszczady dla tych, którzy lubią chodzić własnymi drogami. Polecam do poczytania. Miejsc wartych zobaczenia w Bieszczadach jest bez liku. To taras widokowy z wieżą obserwacyjną, z której można podziwiać naturalne środowisko dobra, a przy odrobinie szczęścia samo zwierzę. Taras znajduje się niedaleko wsi Muczne. Takie ryby pływają w Bieszczadzkim Morzu, czyli Zalewie Solińskim.
Podziwiać można ryby, ale przede wszystkim błękitne lustro wody i gąsowskiego zielone wzgórza nad Soliną. Możemy to robić z poziomu zapory i z poziomu gondoli kolejki linowej. Turystyczny gwar uliczny jest nie dla nas, ale na szczęście można przycupnąć w jednej z solińskich restauracji i podziwiać widoki z poziomu stolika. Albo może wagonika bieszczadzkiej kolejki leśnej w Majdanie koło Cisnej. I ostatnie miejsce, pole namiotowe w Bereszkach. Podzielony na dwa sektory. Ten położony wyżej ma trzy piętra, czy też tarasy z przeznaczeniem zarówno dla namiotów, jak i kamperów. Miejsca dużo. Przyjechaliśmy w poniedziałek, więc pole mieliśmy praktycznie wyłącznie do swojej dyspozycji. W weekendy biwakujących jest tutaj znacznie, znacznie więcej. Niewątpliwą zaletą miejsca jest malownicza lokalizacja. Roztacza się stąd widok na Połoninę Careńską i Dolinę Potoku Wołosaty. Pole znajduje się przy szlaku turystycznym na przysłup Careński i Połoninę Careńską. Do dyspozycji są miejsca do parkowania, toalety, prysznice z ciepłą wodą, wiaty ogniskowe, ławostoły oraz przełącze elektryczne na trzech stanowiskach dla kamperów. W pobliżu przepływa potok. Zdarza się, że późnym wieczorem rozbrzmiewa przyjemny dźwięk gitary i chóry cichych głosów nucących nie tylko harcerskie piosenki. A gdy wzrok powędruje za iskrami z ogniska w górę, to zachwyci się widokiem niezliczonej ilości gwiazd. A w trawie, przy drzewie, za namiotem, gdzieś zaświeci świetlik. Nazwa Bieszczady według źródeł historycznych pochodzi od słowa oznaczającego niezamieszkany i niezagospodarowany teren oddzielający Ruś i Polskę od państwa węgierskiego. Ale pochodzenie nazwy znajduje też wyjaśnienie w opowieściach z pogranicza fantastyki, w przenikaniu się ludzkiego żywota z nieziemskimi i nie zawsze przyjaznymi mocami. A działo się to dawno, dawno temu, w czasach, kiedy Bieszczady były niezamieszkane. Ludzie bali się zapuszczać w tę piękną, ale nadal dziką, górską przestrzeń, bo tymi terenami rządził niepodzielnie zły. Bies, który przypominał wyglądem człowieka, ale był potężniejszy, z jego czoła wyrastały rogi, z grzbietu wystawały skrzydła. Skutecznie odstraszał ludzi, którzy choćby przypadkiem pojawili się na jego ziemi. Ale pewnego dnia przywędrowało tutaj plemię. Ich wodzem był Sun, człowiek o dużej dobroci, mądrości i siły. Ludzie zachwycili się pięknem okolic i postanowili osiąść w nich na stałe. Zbudowali wioski, zasiali łąki, na pastwiskach wypasali zwierzęta. A biesa ogarniała wściekłość. Naprzykrzał się osadnikom, jednak jego nadludzkie moce były niewystarczające. Życie w wioskach kwitło. Wpadł zatem na szatański pomysł. Stworzył czady. Były to nikczemne i posture karłowate stworzenia, powołane do szkodzenia ludziom. Niezwykle ruchliwe, wyjątkowo psotne, a była ich prawdziwa gromada. Bardzo utrudniały i tak ciężkie życie mieszkańców. Niszczyły zasiewy, wpuszczały wilki do chłopskich zagród, straszyły dzieci śpiące w kołyskach, zanieczyszczały strawę. Były wyjątkowo złośliwe, ale ludzie byli zdeterminowani, wierzyli w moc, która pokona złe siły. Pewnego popołudnia Sam udał się do lasu. Wtem leśną ciszę przeciął przeraźliwy jęk. Upadający pień przegniótł pokracznego czada, który wił się i błagał o ratowanie życia. Sam się zlitował i pomógł nieszczęśnikowi wydostać się z pułapki.
Czad wzruszony tym gestem poprzysiągł nigdy więcej ludziom nie szkodzić. Od tego dnia Czady stały się dobrymi duchami ludzkich domostw. Strzegły dzieci, pilnowały chałup, pomagały w zasiewach, za dobre słowo i miskę mleka. Ale bardzo lękały się gniewu biesa. Postanowiły zatem, że wspólnie z ludźmi pozbędą się raz na zawsze tej siły nieczystej. San, posiadłszy od nich tajemne wskazówki, wyzwał biesa na pojedynek. Walka rozpoczęła się, gdy ledwo zaczęło świtać, wtedy bowiem bies odkładał swe skrzydła, w których moc wielka była zaklęta. Walczyli cały dzień i cały wieczór, aż zapadać zaczął zmrok. A kiedy stwór chciał sięgnąć po magiczne skrzydła, uratowany przez Sana Czad poradził, aby czym prędzej diabelskie skrzydła utopić w rzece. Woda się wzburzyła, nurt porwał obydwu walczących i zabrał ze sobą. Tak zginęli w śmiertelnym uścisku San i bies. Ludzie oddali hołd swojemu wodzowi, nazywając rzekę Sanem, a krainę, którą pokochał, bies Czadami, od nazw ich pierwszych mieszkańców. Zapytacie może, co się stało z Czadami? Podobno wciąż tu żyją, ukrywają się w dziuplach w najgłębszych bukowych lasach. Strzegą piękna bieszczadzkiej krainy. Na nieświadomych ich obecności turystów wyrzucają urok, który sprawia, że nie potrafią już o niej zapomnieć. Dlatego w Bieszczady jedzie się tylko raz. Później już się tylko wraca. Opuszczamy Bieszczady, krainę niezwykłą pod wieloma względami, z jej szczytami, bogactwem przyrody, historii, tradycji, magią, miejscami już opisanymi i tymi, które wciąż jeszcze czekają na odkrycie. No oczywiście, będziemy tutaj wracać. Do zobaczenia w kolejnym filmie i na szlaku.